Zostawcie łapę do góry, byki. Łapeczka do góry, nie zapominaj, siedźcie na policjancie, widzowie. I mam nadzieję, że się fajnie ogląda. 7 dni wolnego? Nie. Ja zrobię tak, że zrobię sobie jeden dzień wolnego. Od drugiego bym odpalił streamy z innych gierek, porobiłbym ile się da, bo później od 10 bym chciał wolne mieć do 17, bo mam walkę, nie? Także od 10 już bym chciał mieć na Instagrama wchodzić raz dziennie na pół godziny, nie wchodzić do internetu, nie czytać komentarzy od tych kurew internetowych śmieci, hejterów, poukładać sobie głowę w ten ostatni tydzień, czuć się takim zwycięzcą i wpierdolić się na waleczkę, rozjebać chłopa i wtedy wracam, nie? Bo mnie specjalnie tydzień przed walką będą chcieli wkurwiać, nie? No. Ej. No nie, nie. Najwyżej sobie będziemy gadać, widzowie, no nie ma też problemu. Nie widzę z tym problemu, żeby siedzieć i z wami rozmawiać, więc możecie zadawać jakieś pytanka czy coś, nie? Sobie tutaj zrobimy spocik reklamowy. O, posiedzimy sobie. Zrobić sobie biuro reklam. Zaraz sobie włączymy, kurwa, nie wiem, coś innego tutaj. Przegląd YouTube'a. Tak, przegląd YouTube'a. I chuj, będziemy gadać, robimy posiadówkę. Posiadówę dzwonimy i jest content, tak, jest content, gadamy se. Pytania jakieś cringe'owe jebane. Dawajcie pytania cringe'owe. Cycha siada czy git? Siada. Siada, bo mi neta walął i idę się zaraz ten... Magika zajebać. Nie no, żartuję, nic nie siada. Siadają to maty... pingują na butle. Serio. Jak na hype oglądać walkę twoją? I na Fame MMA TV na pewno też będzie transmisja, tak mi się wydaje. A poza tym, jak miałeś pay per view na Fame'a, to na hype'a też będziesz miał, nie? Czy będzie mankik? Byku, jak zajebiesz ze mną, to robimy za chwilę nawet. Pokaż dziewczynę. Co ty, Patryk? Nie, bo ty Freda marszczysz, kurwa, zboczeńcu pierdolony. Ewidentnie chcesz walić Freda. To sam musisz, kurwa, obejrzeć coś na necie, bo moja dziewczyna to jest moja dziewczyna i ja chroni... Cnoty chroni ta pięć. I kosa. I inne rzeczy. A kogo szukasz? Widziałem na relacji twoją dziewczynę. No i co tam? A ja widziałem twoją mamę w sklepie spożywczym dzisiaj. Jak kupowała mleko. No i co? Chłop tam jeździ z jedzeniem od pół godziny, nie? I nie umie trafić, kurwa. Jeździ tu pod blokiem i nie wie, jak tu wjechać, nie? Pół godziny. I zimne będę wpierdalał za 80 zł jedzenie, bo on nie umie, kurwa, trafić. To niech się, kurwa, zwolni. Jak nie umie. A, dostawca szamy uciekł, kurwa. Władimir się nazywał. Władimir, kurwa, człowieku, dostawca nie się tam nazywał. Jedzenia, Władimir. Chuj w sto. Podsumujmy dzisiejszy dzień. 5 kapingów, 100 kapingów w CS-ie, GTA lagi. Ktoś atakuje internet Rafonixa. Dostawca szamy Władimir ucieka z miejsca zbrodni z kubełkiem z KFC. Dziewczyna wysyłała mi zdjęcia jakichś kurczaków, że zamawia coś pysznego. Okazało się, że to jest zamknięte, więc żyje KFC. Nie wiem, jak ona zamówiła KFC i z czego. O takiej godzinie. A dostawca Władimir spierdolił. Wszystko jest wina Władimira, który przy 80 zł zajebane KFC, którego nawet nie tknę palcem, bo chuj wie, co ten Władimir tam czeku śmigło zajebał w tym kubełku. Co? Władimir dzisiaj liścia dostanie, kurwa. To mu torba z Uber Eats z pleców zleci za pół godziny.
czas na Władimira. Były dzisiaj sparingi, jeszcze dzisiaj sparing z Władimirem będzie. Kubełek będzie mi podgrzewał w mikrofali. Chłop ucieka, tanie krzyczy, że chłop dzidę wali, to jest, zgłasza mu zimne jedzenie. Chłop, on normalnie zaczął spierdalać. Mało butów nie pogubił, rozumiesz? Ja bym to słyszał, kulturalnie bym wyciszył mikrofon, kamerkę bym zostawił, bo to nie tutaj, więc po prostu mikro off. I Władimir czeku, bo mieszkam na 10. No powiem wam, chamsko się zachował Władimir. Władimir będzie musiał dzisiaj... Cała wypłata Władimira idzie w pizdu dzisiaj. Bez kitu. Ewidentnie Władimir będzie sponsorem dzisiejszych kurczaków z KFC. No. Dostarczył i wyjebane jaja. Zachował się jak frajer, bo był... pół godziny nie mógł znaleźć, gdzie to jest. I kto w ogóle ten zatrudnia takich ludzi, żeby oni w Poznaniu, gdzie nie zna topografii miasta, dostarczał szamę o 23:21. Ja się nie dziwię, że on nie wie, gdzie to jest. Bo nie jest u siebie, nie jest obcokrajowcem i nie wie, gdzie to jest. I ja się mu nie dziwię. Ale to, że moja kobieta mu mówi, że jedzenie jest zimne, a on ucieka, a ja jestem parę metrów obok, gdzie można powiedzieć, że jestem takim rewolwerem, który moja dziewczyna może wyciągnąć z kabury i ten rewolwer rozkurwi Władimira na strzępy. I on zbagatelizował ten fakt. Dostarczył zimny posiłek, olał moją kobietę, nie wiedział, że tu jestem i nie wiedział, kto siedzi w tym pokoju i co ten ktoś może mu zrobić. Ja za pół godziny tam jadę do tego Władimira na rozmowę, na kurwa herbatę nocną. Opłacone było? No facet 80 zł było zapłacone przez Neta. Przez Neta było zapłacone 80 zł. No tak. Czuję się jak frajer teraz. Jestem zły, że nie krzyczała, że chłop wali dzidę. Wbierz telefon, nagrywaj go, walisz w caban. Nie, no przecież nie będę bił człowieka, tylko mu powiem, pocisnę mu, powiem, że jest jebnięty, że ucieka. Ja sobie tak żartuję oczywiście, że tam coś tego... Wiadomo, że to jest na poczet live'a takie gadki, ale z takich realnych rzeczy, co mu powiem, to mu po prostu powiem, że w piździe mu się ładnie pojebało i żeby wyskakiwał z pieniążków. To mu tyle powiem. To mu na pewno powiem. Takimi samymi słowami, jakie tu teraz mówię, to zapytam, żeby mu się w piździe nie pojebało i zapowiem, żeby wyskakiwał z pieniążków, nie? A jak będzie się coś sapał, to mu ten kubełek na głowę posadzę z tymi kurczakami zimnymi i będzie musiał panierkę skrobać ze sweterka. I się zawijam do chaty, tak jak on się obrócił tutaj na pięcie, z kurczakami, zawinął się, poszedł w chuj, to tak samo my pójdziemy w chuj. No. I tyle. Kurwa, Władimir jakiś mnie na kurczaki zrobił. 80 zł ten. Ładnie pojebało tego Władimira. Oj, Władimir. To Władimir, piosenka dla Władimira. Władimir, kurwa, jechał Seicento, dostawę robił kurczaków i słuchał tej nuty w Seicento. Ewidentnie. Co? Jestem smutna, ty? No, ale to wycieczka dzisiaj do Władimira. A ja serio tam pojadę. No, a masz adres? No tutaj, co jest to obok. Te KFC na stacji, co my jeździliśmy? No. O, no to będą musieli... A on miał torbę z Uber Eats? Tak. Ja serio, bo jestem mega głodny, jestem przykro. Przykro ci? No.
to musisz, wiesz, na boks chodzisz, zrobiłaś 5 treningów, a jakiejś rury z Uberica za tornister nie szarpniesz i mu bomby nie wyjebiesz, to słabo ci powiem. Słabo ci powiem. To trzeba było psa puszczać i go lać. Trzymać go przynajmniej. Przynajmniej było go trzymać za tą szelkę z tego Uber Eats. Ja bym tam szybko dobiegł. Szybkim krokiem. Co? To jeszcze kurwa 3 minuty, bo godzinę se zostawię, wiesz? Godziny nie zrobię, no bo mnie walą mineta. Nie, no zaraz, za jakieś 10 minut pojedziemy. Ale ja mówię o Neta, że jutro rano. Ta, Neta załatwimy. A zaraz jedziemy do Władimira. Tak, ja poproszę, żeby oni mi go dali do okienka. No, no. No innej opcji nie ma. Jedziemy do drive'a, ja zajadę, nie? I ja powiem tak. Gdzie jest Władimir? Powiem do drive'a, do tej słuchawki. Gdzie jest Władimir? No. Jaki Władimir? Z tornistrem z Uber Eatsa, co mi kurwa pół godziny się kręcił pod blokiem i jakąś zimną szamę dowiózł. A ona powie, że nam zrobił nowe. A ja mam wiadomości z nim, jak ja mu już piszę, że jak będzie zimno, to ma mi tego nie przynosić. Tak? No ja mu napisałam, bo no to wychodzi na to, że Władimir dzisiaj za darmo zapierdalał na Uberze, Uber Eatsie. No dobrze. Będzie on dodawał bycel.